Siemano kolano, jestem właśnie na wycieczce szkolnej z moimi przyjaciółmi. Poznajcie Loki 6782. Jest z nami kierowca busa TG8 i za nami również inne osoby. Zaczynamy ciekawą przygodę, ponieważ jedziemy chyba do kina. Tak nam mówiła facetka z przyrki na lekcji. Tak, jesteśmy w kinie. Ekipa, ale będzie fajny film. O, Spider-Man, idziemy na nowego Spider-Mana? Może tak, może nie, a ja teraz dowiem się. Idziemy w takim razie, cinema. Let's go. O, potrzebny jest bilet, co nie? Ej, a my nie mamy biletu, facetka. Ej, gościu, dasz mi bilet? Ej, czemu ty latasz? Ej, czemu tak dziwnie stoisz? Ha, on tak stoi, jakby wiesz. Ha, tak mają wyrąbane. Okej, czemu oni wszyscy poszli tam do tego domu? Ej, wracajcie, nie rozdzielamy się, bo zaraz przyjdzie nauczyciel i nas wszystkich rozwali. Okej. O, kasjer przyszedł. Siemano kolano, chcecie zobaczyć jakiś filmik? The Forest coming soon. The Forest, dobra, czyli jednak nie oglądamy Spider-Moona, tylko The Forest jakiś film. Czyli co, mam oglądać film o lesie? No nie wiem, powiem wam, nie chce mi się za bardzo oglądać filmu o lesie, bo nie interesuje mnie to. Wolałbym Spidermana, ponieważ tutaj był Spiderman przed chwilą. Ale dobra, w takim razie, skoro mamy oglądać film o lesie, to oglądamy film o lesie. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś fajny las. Nie, w taki, w którym dużo się będzie działo, co nie? Okej, jesteśmy w końcu w środku w kinie. Zastanawiam się, co to za rzeczy tutaj mają do jedzenia. Patrzcie, jakie chipsy, patrzcie. Zabieram chipsy koniecznie, dobra, zabieram. Ej, wszyscy zabierają. Dobra, ja też zabieram w takim razie. Dobra. Nie mogę zabrać, come on guys, let's go take snacks, dobra, no zabieram te snacksy. Zabieram, pa, jeszcze te tutaj, uwaga. Dobra, zabrałem. O, zabrałem 3 snaki, więc super. Welcome, witamy w kinie. Co chciałbyś kupić? No właśnie, mam 3 pary chipsów. O, ale mogę kupić popcorn. No oczywiście, skoro jesteśmy w kinie, to mamy popcorn. Let's go. Mamy chipsy. 3 takie same chipsy. Okej, czy da się jeszcze jakiś pakiet chipsów wziąć? O, z tego co widzę, da się, więc weźmy. Weźmy coś do picia. Możemy drink? O, patrzcie. Nalewam drink. Jak kliknę, to nalewa się. Ja chcę niebieski. Thanks guys, dzięki za kupowanie. Okej, czyli mamy zejść teraz na dół, ponieważ idziemy do sali kinowej. Czyli tutaj jest pokój, po prostu poczekalnia. The cinema is really cool, guys. No właśnie, to kino jest naprawdę mega fajne, mega cool. The longest ride. O, patrzmy, jakie tutaj mają inne filmy. Co to jest? Co to robi gościu z milionerów? Milioner? Ojej, co ja gadam. Milionerów, aha. Wiecie, ta gra planszowa jest śmieszna. Monopoly, właśnie, Monopoly, no. Co tutaj robi ten gościu? Czy to chodzi w tym... O, co jest grane? Tam jest jakaś krew na ścianie, stary, co tam jest? My mieliśmy być tylko w kinie, dobra. Anyways, let's wait until... aha, bo on nam coś gadał. Wow, ej, jak to jest strasznie. Co tu się odwala? Co tu się odwala? Ej, ja tam widziałem jakąś twarz. Czemu to jest napisane death? Nie, wychodzę stąd. Ja tam nie chcę być, ponieważ tam jest bardzo dziwnie creepy. Dobra, czyli co, wchodzimy do jakiejś sali kinowej? Idziemy tutaj? Może do tej? Nie, ja na pewno nie chcę iść tam. Co tu robi Son Goku? Son Goku! Albo to jest Vegeta, wygląda bardziej jak Vegeta. Co tu robi Vegeta? Okej, okay. I will open the door so you guys can step in. Okej, okay. Czyli on nam otworzy wejście. Ale dobra. Otwiera nam wejście. I idziemy w takim razie za tobą, Vegeta. Vegeta! Okej, okay, alright guys, wchodźcie do środka i bawcie się dobrze. No nie, twoja mina nie mówi, żebyśmy mieli bawić się dobrze. Twoja mina mówi, macie przerąbane. Dobra, jesteśmy w sali kinowej. No i fajnie w sumie, to bardzo ładna sala kinowa. Zajmuję sobie, wiecie co, ja zawsze jak jestem w kinie, to lubię sobie zająć miejsce, oczywiście nie w pierwszym rzędzie, bo tam słabo to wygląda. Nie w ostatnim, bo w ostatnim jakoś tak, ja wolę być tak pomiędzy. O, w takim miejscu zawsze lubię być. O, ponieważ jak jestem na samej górze, o, tak jak na przykład te typy tutaj tam na samej górze, to, no nie wiem, daleko wszystko ode mnie. A kiedy jestem tak na środkowym, tak pomiędzy, wiecie, między tymi najbliżej a najdalej, to jestem tak idealnie. Ekran nie jest za duży, ale też nie jest za mały, także go ledwo widzę, nie? Okej, jest git. No i co, zaczynamy film, co nie? O, zaczynamy. A to jest teatr, czy to jest kin? Kino. Bo tak się otwiera przejście. O, dobra, kino. 3, 2, 1, zaczynamy. Jaki fajny film! Okej, start.
Kiedyś żyli sobie ludzie na ziemi. Ej, co to za odliczanie? Przed chwilą było odliczanie i teraz znowu jest odliczanie. A co to jest? Matrix w tle? Takie bąbelki jakby. Family friendly Matrix. Bąbelki dają w tle. Okej, okay, zaczyna się. Ej! Ej, ej, ej. Wait, coś się dzieje. No nie, widzowie, znowu coś się odwala. Co tu się dzieje? Ja chciałem tylko obejrzeć film. O co chodzi? Hej, wait. Portal się jakiś pojawił. Co jest grane? Z ekranu wyszła jakaś straszna postać. Potwór jakiś. Ewakuacja z tego kina, run. Ewakuacja z tego kina. Widzowie, ewakuacja. Gdzie to jest wyjście, wyjście, wyjście? O nie. O nie, nie, wyjście. Szybko, szybko, tutaj jest wyjście. Co to jest? Uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Bo ta postać mnie już prawie zjadła. Gdzie to jest jakieś wyjście? Tam nie ma żadnego wyjścia. A to kazało nam uciekać, dobra. Co mnie znowu zaatakowało? Ja się przestraszyłem. Ej, no co to za straszna postać? Dobra, ja muszę sobie zjeść, no, ja sobie usiądę. Słuchajcie, usiądę sobie. O, tam jest portal, a bo on się tepie. On się tepie z tego, co widzę. Okej, okay. Zjedzmy sobie paczkę chipsów, uwaga. Trochę mi się AP odradza chyba, tak mi się wydaje. Ojejku, ten gościu został zjedzony normalnie cały. Okej, okay. Ej, koniec. Okej, okay. Udało mi się przeżyć i jeszcze trzem innym osobom. Nie wiem, co to było, ale to było straszne. Błagam, wychodźmy z tej sali. Czy potwór zniknął? No ja mam nadzieję, że zniknął, bo ja już nie chcę go tutaj. Tak, myślę, że zniknął, powiedziałem ja. Nie, nie, widzowie, dość mam. Co to? Co to za... Ej, ej, nie podobasz mi się, typko. Wyglądasz jak taki typowy świr. Hey guys, przepraszamy za problemy techniczne. Problemy techniczne, chłopie! Przed chwilą tutaj się wydarzyła tragedia, a ty nam o problemach technicznych piszesz. Czy ty się dobrze czujesz? Czy ty masz coś z głową? Dobra, coś tam pogadał więcej, ale mniej więcej nie obchodzi. To ewidentnie jest taki świr. Dobra, zjedzmy sobie parkę chipsów. A, te snacksy dają mi 2 HP. Okej, okay, zjedzmy jeszcze raz. Tak, po 2 HP dają mi. O, już się straciłem. What is happening? Właśnie, co się dzieje? Co się dzieje? Czy coś się dzieje? Oj, 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 coś się znowu dzieje w tym kinie. Zaczyna się trząść to kino. Czy oni nas mogą stąd wypuścić? Czy oni nas, proszę, mogą stąd wypuścić? No nie, no. Znowu portal. Co tym razem stąd wyjdzie? Już się boję, co tym razem wyjdzie z tego portalu kinowego. A, powiedziała jakaś laska. A, jesteśmy wciągnięci do tego portalu. Ej, to lipa, nie? Lipa na maksa. I teraz portal wyrzuca nas gdzieś na środku lasu. Co jest? Czemu jesteśmy na środku lasu? Czy my właśnie... Nie, czy my właśnie zostaliśmy do filmu wciągnięci? Jesteśmy w filmie. I widzowie, ten film nazywał się The Forest. No, czyli to będzie horror jak nic, nie? Dobra. What should we do, guys? Nie wiem, chodźmy sobie tutaj usiąść i pochillować przy ogniu. Okej, okay, o dziwo się nie palę w tym ogniu. Wow, wyglądał jakbym płonął. Nie, dobra, nie chcę. Ała, ej, zacząłem się palić. Nie no, znowu straszna postać na zgonie. Ej, traciłem HP, patrzcie. Jednak traciłem HP będąc w ogniu. Dobra, czyli musimy uciekać, ponieważ tam jest znowu ten straszny potwór. Zjedzmy sobie pakę chipsów znowu. Ja się schowam za tym drzewem. Ej, tam jest coś czerwonego, co to jest? Co? To jest krew! We quickly need to get away. No właśnie. Co ty robi? Nie! Dobra, ewakuacja. Patrz, jak to śmiesznie wygląda, jak ona biegnie sama przez las. To ewidentnie wygląda jak jakieś ujęcie z filmu. Dobra, biegniemy. Biegniemy, uciekamy razem z nią. Idziemy tutaj do przodu. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. Okej, okay, udało nam się jakimś cudem uciec. There is a canyon. Okej, okay, czyli to jest canyon. O nie, ja nie chcę na to nachodzić. Powinniśmy przejść przez most. No właśnie, ale to jest... Jest tak duży wiatr, spójrzcie ile liści leci. It's your only option, coś tam. Jak to? Tam jest przejście, tam jest przejście. Tam nie ma mostu, tam możemy przejść. It's pretty windy, no właśnie. Jest troszeczkę wietrznie, dobra, przejdźmy. Przejdźmy, ej, co się dzieje? O nie, czekaj. Mój telefon właśnie spadł tam na dół. No i co ty zamierzasz zrobić? There is nothing we can do about that too. No właśnie. What is happening? Czemu stoicie w miejscu? Biegnijcie, póki macie nogi. Dalej. No nie, most się zawala, a goście stoją w miejscu. Czy ja...
Czy ja jestem jedyną osobą? O nie, musimy przebiec na drugą stronę, zapomniałem, nie biegłem. Ojejku, właśnie. Została jedna sekunda i dobra, żegnamy się z mostem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, jak on spadnie. Wow, faktycznie spadł. A ona co robi? Ty, co ty tam robisz? Co? O nie, zostałem sam, widzowie. Zostałem sam na polu bitwy. Wait, someone is missing. Napisał. Ktoś spadł z mostu? No właśnie. Laska spadła z mostu. We need to continue moving to. No właśnie, musimy iść dalej. No ale jestem tylko ja. Okej, ludzie, powinniśmy iść przez dróżkę dalej. Ale tylko ja zostałem, więc do kogo ja to w ogóle mówię? O nie, to jest pułapka. Opa, nie wpadnę w nią. Ej, a co to jest? Nie wiem, czy ja powinienem to brać. Uwaga, oj. Ej, dostałem się gdzieś dalej. Oh, dang it. Okej, czyli muszę przejść to obby takie jakby, dobra. Nie możemy przejść przez rzekę, ponieważ jest za duży prąd. Mam pomysł, jaki mam pomysł? Wojtek, jaki masz pomysł? Let's build a bridge out of... Aha! Mamy zbudować most z tego? No okej, okay. Collect wood inside the forest. A i po to jest to drewno, dobra. Więc zabieramy to drewno. Nie ma za nami żadnej złej postaci? Oby nie. Dobra, zabieramy drugie. A, my musimy mieć 12 drewienek. A my mamy tylko 2. Ale biedak. Ale dobra, musimy wejść w głąb lasu i niestety poszukać więcej tego drewna. Ale ja nie chcę za bardzo się oddalać od ścieżki, bo zaraz ją zgubię. Okej, okay. Albo ucieknie mi gdzieś, zniknie, wiecie o co chodzi. W tych strasznych filmach czasem tak jest, że samo z siebie coś znika. No ale elo, dobra, przechodzimy tutaj, zabieramy te rzeczy. Co to jest, jakieś oko Saurona? Co to jest? Co to jest? Ej, o co tu chodzi? Co tu robi jakieś oko, które mnie obserwuje? Ej, a może to jest kamera? Wiesz, bo jesteśmy w końcu w filmie i to jest taka kamera. Dobra, mamy 6 na 12, czyli gdzieś jeszcze 6 musi być. Czekaj, czy tutaj gdzieś? Ej, no ja już się prawie znowu zgubiłem, nie, widzowie? Ej, czemu jestem znowu przy tym moście? A, bo to jest w tamtą stronę powinniśmy iść. Dobra, tam są kolejne deski, więc chodźmy po nie. Zostało nam 6 desek, widzę, że tam jest ich troszeczkę więcej, więc git. Ej, mam patyk jakiś, a po co ten patyk? Mogę nim bić? Tak! Dobra, to przynajmniej wiem, że mogę się bronić. Co tu robią jakieś szkielety? Nie, nie, ja chcę stąd jak najszybciej uciekać. E, co tu tutaj jest? Patrz, co to jest? Co to jest? Nie, dobra, ja chcę stąd serio zwiać. Dobra, zabieramy te ostatnie kawałeczki drewna. Zostały nam już tylko 3. Uwaga, 2 już, więc jeszcze tylko to. E, gdzie jest znowu ścieżka? Ona jest tak szybko znika ta ścieżka. Dobra, mamy. A czy ja tam kogoś widzę, czy mi się wydaje? Nie, to jest oświetlenie. Dobra, mamy 12, więc jest git. Uwaga, ostatnie właśnie. Pyk, yeah boy. I teraz podchodzimy tutaj do tego miejsca z powrotem. O. I musimy zrobić sami most. No okej, okay, to robimy. Dobra, mamy wystarczająco, więc teraz zaczynamy. Let's build the bridge across the river. Dobra, tutaj powinniśmy gdzieś wybudować, co nie? Tak mi się wydaje. O, tak. Zaczynamy, interact, więc klikamy E. Ale fajne, to jest bardzo fajna gra. I teraz znowu E. Dobra, lecimy dalej. Uuu, prawie bym tutaj wpadł. Teraz tutaj, jaki będzie mocny most. Na czym ten most się trzyma? Grawitacja, Roblox? Nie, takie coś nie istnieje. Fizyka? Nie. Dobra, pyk, pyk, pięknie idzie. Pięknie, dobra, a ja bym sobie chętnie wskoczył do tej wody, ale pewnie już by się skończył wtedy odcinek. Ej. A chcemy przejść to. Chcemy wydostać się z tego filmu, dobra. Pyk, pyk, ostatnie dosłownie deseczki. Szkoda, że nie ma więcej osób, to by nam ktoś pomógł, co nie? Bo to jest gra na więcej osób, a my tutaj jesteśmy tu kompletnie sami. Dobra, udało nam się, przeszliśmy. I co będzie działo się dalej? Powinniśmy, właśnie, musimy niestety iść cały czas tą ścieżką do przodu. No w sumie na tym, jakby ten film jest bardzo nudny, ponieważ chodzi w nim tylko właśnie o to, żeby chodzić przez tą ścieżkę. Ej, przed chwilą ja tutaj byłem przecież. Lead to us. Co? Co on powiedział? Nie, co ja powiedziałem? O co chodzi? Ej! Uhuhu! Jakiś dom! Dobra, zjem sobie pakę chipsów przed wejściem do tego domu. Bo to jest... Może być problematycznie, więc zjedzmy sobie. A może popcorn sobie zjemy? Oj, popcorn sobie teraz nie zjemy. O, teraz. Uwaga, wcinam popcorn. Wow, popcorn daje tak dużo. Oh, there is a hut there. Co to znaczy hut?
It looks pretty scary. Właśnie, troszeczkę strasznie wygląda ten dom, nie ukrywam. Jakbym miał iść środkiem ścieżki, strasznej ścieżki, kiedy jest ciemno i miałbym przed sobą taki dom, to raczej bym tam nie wszedł. Dobra, czyli explore. Musimy po prostu sobie tutaj pochodzić naokoło i posprawdzać jakieś rzeczy. Dobra, co? Tutaj mam pochodzić? O, oj. I nasze chodzenie naokoło sprawiło, że pewnie pojawi się tutaj ten potwór. Tak! Wychodzi znowu z portalu ten... Dwa! Tym razem dwa potwory! Ja mam samemu niby, Samemu sobie mam niby z nimi poradzić! Oj, biorę patyk w rękę. Dobra, wchodzę do domu. Nie! Goni mnie! Jest za nami! Trzy potwory już! Jestem w krzakach, nie widzicie mnie! Kolejny potwór! Dobra, uciekamy stąd. Na szczęście one są tak samo szybkie jak ja. Czyli są wolne, czyli mnie nie dogonią. Dobra, wchodzimy do tego domu, czy nie? Co jest grane? Czemu one nagle tutaj się pojawiły? Nie, ale ich już jest za dużo, widzowie, Uciekamy stąd czym prędzej. Patrz! Przeszedł z drugiej strony! Dobra, uciekamy tutaj. Musimy iść niestety tutaj. Dobra. Coś się stało, okej. Uciekłem. Is the monster gone? No właśnie, nie ma już potworów? Oby było o włos. Dobra, ty wchodzisz do tego domu czy nie? Co ty robisz właściwie? Dobra, I'm so scared. Właśnie, jestem strasznie przestraszony, tylko że mówię do siebie. Okej, piszę, że możemy tutaj podobno wejść. Dobra, nie wiem, czy powinniśmy wejść do środka, ale nie mamy innego wyjścia, co nie? Ponieważ tutaj jest pełno potworów naokoło. Mam zdecydować, czy mam tutaj wejść. No nie wiem, no nie ma innego wyjścia, więc musimy wejść. Dobra, idziemy tam. Aha. Respawn? Nie wierzę! Czyli miałem tam nie wchodzić! Nie wierzę! No dobra, robię respawn, ponieważ chcę przejść tą grę. Czyli muszę czekać i mam tam nie wchodzić. Ja nie mogę, co za lamus jeden walony. Ej, ale ta gra mocna jest, tak szczerze, no. No, kto by pomyślał? Myślałem, że trzeba wejść. Has disappeared. Wojan has disappeared? Co to znaczy? Czemu zniknąłem? Bo zniknąłem, ale się odrodziłem. Okej. I teraz napisałem, wydaje mi się, że nie powinniśmy tam chodzić. I teraz mamy rozwalić ten dom. Find something to destroy the hood. Okej, czyli mam znaleźć coś, czym zepsuję ten dom. No mam patyk, więc spróbuję patykiem rozwalić. Uwaga. No nie, tutaj to za dużo to nie pomoże. Jest jakaś burza się w ogóle rozpętała i ponoć mam wejść do jakiegoś cave'a. Tam coś widzę. Co tam robi ten czerwony chłoptaś? Widzicie? On tam jest. Ej, ja zaraz umrę! Wszedłem do jakiejś jaskini. Okej, dobra, nawet nie wiem. No i jaskinia została przyblokowana takim oto kamieniem. Ja nawet nie wiem, gdzie ta jaskinia była. Dobra, czyli co powinniśmy teraz zrobić? Nie mam pojęcia za bardzo, kopać. Co? What is happening? Właśnie, co się dzieje? Ja nie chcę tam wskakiwać. Proszę cię. No dobra, nie mamy innego wyjścia w takim razie. Lecimy na dół. Okej, teraz musimy przejść tym z jakimś strasznym miejscem. Co tutaj jest właściwie? Co tu się odwala? Escape the maze. Co to jest? Maze. Czyli mamy stąd uciekać przed czymś takim. Nie wiem właściwie, co to jest, ale uciekam przed tym w takim razie. Problem akurat, żeby uciec przed tym, to nie jest duży. Chociaż jest tutaj jakiś wielki... To jest labirynt. I my mamy go przejść. Jak mamy go przejść? Czekaj. Czy dobrze weszliśmy? Tak, dobrze weszliśmy. Nice! Ej, było łatwiej niż myślałem. Dobra, wydostaliśmy się. Hello! I co jest dalej? Tutaj są jakieś skały. Musimy je przeskoczyć. Okej, we made out of the maze, czyli wydostaliśmy się stamtąd. Ale co to jest właśnie? Co to za miejsce? Parkour zaczyna się rozwalać. Okazuje się, że musimy szybko to przejść, bo inaczej będzie po nas. Dobra, więc zaczynamy. Pyk. Ale to nie jest takie łatwe. Pyk. A za nami to się rozwala? Tak, to się rozwala za nami, czekaj. Kolapsuje się. Tak, dobra, biegniemy szybko, bo nie mamy czasu. Czy za nami dalej to się rozwala? Już jest prawie tutaj rozwalone. Biegnij. Udało się? Dobra, chyba tak. Chyba nie ma więcej już parkoura. Gdzie ja schodzę? Co to są za miejsca? Jakieś łańcuchy. Co to jest w ogóle? Takie są rzeczy w podziemiach? I na tym czymś pojawił się znowu ten potwór. Welcome to my base. Muhahaha. Aha, czy jesteśmy w bazie tego strasznego typa.
No gorzej być chyba nie mogło, nie? Silence you have made it so... Aha, dobra, czyli ma jakąś specjalną dla mnie niespodziankę, o której ja nawet nie wiem, co to za niespodzianka, mordeczko. Powiedz mi, jestem mega ciekaw. Have fun while... Aaaa! Muszę walczyć z tymi lamusami, dobra. Dobra, nawalam je. Nawalam je z kija. Nawalam je z kija. Nie ma szans w ogóle, że wygracie ze mną. Dobra, jeden rozwalony. Co jest grana? Okej, jednego rozwaliłem. Prawie. 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 Nie, on mnie rozwali. Dobra, muszę coś kupić. Co by tutaj kupić? Tarczę. Become a monster? Tak, zostanę monsterem, tak. Super, na, za 666 robuxów to jest. Dobra, zostałem monsterem. I czy teraz przestaną mnie bić? Oby przestały mnie bić. Czekaj, przestaną mnie bić czy nie? No, ja to kupiłem. Become the monster. Co? Ej, kupiłem to i nie jestem monsterem. No nie, dobra, muszę kupić życie szybko. Życie, szybko. Infinity Lives? Nie, nie Infinity Lives. Regenerate, dobra, to muszę kupić. 14 życia mi tylko dodało. Extra health, jasne, że chcę extra health. Biorę to, dobra, czy jest jakiś mieczyk? Co to jest? Heals per hack? Jakie hack? Co to jest hack? Dobra. Ej, czemu mi nie dał HP? Kurczę, widzowie, ja kupuję rzeczy, a nic nie dostaję w zamian, nie? Ale dobra, oszukuje mnie ta gra. Wiecie co? W takim razie... Nie, no ja mam wydać kolejne robuxy. Wydałem przed chwilą 1000 robuxów i nic nie dostałem w zamian. Czekaj, czekaj, czy może teraz dostanę? Dobra, patrz... No nic nie dostanę. Nie, no dobra. Oszukała mnie ta gra. Wydałem 1000 robuxów na nic! No czemu mi skaczesz po głowie, Gamoniu? No kurczę, no czemu mi skaczesz po głowie, no? Co ma do tego moja głowa? Dobra, rozwalam cię. Dobra, rozwalam cię. Wreszcie, dobra. Nie mów, że będzie jakiś kolejny potwór, bo już nie mam ochoty walczyć z twoimi. No nie, no będę musiał walczyć z kolejnym. Dobra, najgorsze jest to, że ja nic nie mogę drykupować, bo to jest oszukaństwo, jedno wielkie. I guess it's time for my triumph. Okej, czyli teraz my będziemy się klepać z nim. No to chodź tu na klepę, gościu, rozwalę cię. Wiesz co, wkurzyło mnie to, że twoja gra zabrała mi robuxy, bo to jest kradzież w biały dzień. Dobra, try dot get this, dot get this. Dodge the tasers? Co to jest? Co to jest? Jakiś laser! Okej, okay. You're hurting. Ej, anioł powstał jakiś. Widzę, jesteśmy naprawdę w środku jakiegoś porąbanego filmu, nie? Jakiś laser powstał i laser, ten laser ochronił mnie anioł przed nim. No, i widzicie, i anioł rozwalił ten, tego monstera. Ja nie mogę, ale akcja. Ale akcja się tu odwaliła, patrzcie. I teraz anioła tutaj mamy. Co jest grane? Przepraszam za to, że jestem tak późno. Okej, no tylko ja zostałem w sumie, więc trochę się spóźniłeś, naprawdę, mordeczko. Ale przynajmniej w końcu zatrzymaliśmy potwora. No, przynajmniej. Teraz cię przeteleportuję na zewnątrz tego filmu. Dobra, no to git! Udało nam się chyba wydostać z filmu w takim razie. Bardzo fajnie, podoba mi się to. Nice! Victory! Victory Royale! Fajnie, że nam się udało. Widzowie, subskrybujcie kanał koniecznie. Przesunęła mi się kamerka trochę, więc sorry, sorry. No, subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I zapamiętajcie, że na Voyage Shop są mega fajne rzeczy, więc zapraszam. Pierwsze linia w opisie. Elewa. Pum!